welcome to episode number 214, the VSG Stan Nash of Learn Polish Podcast. You can find all our episodes on learnpolishpodcast.com. We're also on BitChute and YouTube. You'll find us in the podcast description, the links for that. And you can get listens to Camilla, PolonaSwish.com, my four podcasts, speaking podcast, meditation podcast, awakening podcast, crypto podcast, and all can be found on roycolin.com. We also have a donation button to help towards our Zoom, BitChute, and all these other costs that we've got on the website. So if you want to help us with that, coffee for either of us or a cup of tea once a month would be greatly appreciated. Dzień dobry, Camilla. Dzień dobry, Roy. Witamy wszystkich naszych słuchaczy i zapraszamy serdecznie na kolejne spotkanie, podcast Uczymy się polskiego. Każdy dzień musi być dobrze wykorzystany na naukę. Nie robimy przerwy, idziemy do przodu i uczymy się. Rozumiesz, Roy, co mówię? We don't take a break, yeah? We don't take a break, we go ahead, we learn Polish every day. Dobrze, dzisiaj pytanie do ciebie, Roy. Jaka jest różnica między słowem stolik i stołek? Stolik i stołek. Brzmi podobnie. Sounds similar. What is the difference between stołek i stolik? Wiem, że nie wiesz, ale masz tablicę. Pokaż. Mam. Uwaga, uwaga. Mamy stolik kontra stołek. Brzmi podobnie. Sounds similar. Stolik jest to mały stół. Small table. Stolik to jest mały stół, a stołek to jest coś, na czym siedzimy. A stool. In English we call it a stool. Bardzo podobny po polsku. Stolik, stołek, tak? Można nie wiedzieć, można zrobić łatwo błąd. No i mamy pierwsze słowo stolik. Jak jest fotografia, widzimy brązowy, mały stół. I przykłady. To jest stylowy, stylish, stylowy stolik, tak? Roy, podoba ci się? Taki elegancki do salonu. Można tam postawić kawę albo jakieś kwiaty, ciasteczka. Tak, ładnie. Stylowy stolik. Okej, przykład numer dwa. Kupiłem, so I bought past tense, ten stolik rok temu, tak? So teraz jest trochę brudny i twoje dziecko robi scratch. What scratches on the table? Podrapany, tak? Podrapany, odrapany, tak. Kupiłem ten stolik rok temu. Nie lubię tego stolika. I don't like this day, tak? Table. Nie lubię tego stolika, bo jest za mały. Nie mam miejsca. Jedna kawa, nie ma miejsca już. I teraz za tym stolikiem stoi lampa. Za, to jest jak behind. Za tym stolikiem stoi lampa. Dobrze. I co leży na stoliku? Książka leży na stoliku. Telefon leży na stoliku. Albo kawa stoi, bo leży, to jest jak... Lies on top, yeah, rests on. Tak, a stoi, stands, tak? Czyli książka leży na stoliku, a kawa stoi na stoliku. Drugie słowo, bardzo podobne do pierwszego, to jest stołek. Stołek, czyli to jest krzesło, tak? To na czym siedzimy, to jest krzesło, a tutaj jest stołek. Najczęściej stołek jest w kuchni, nie w salonie, tylko najczęściej, the most often, tak? Najczęściej w kuchni, dlatego mówimy stołek kuchenny. Co to jest kuchnia? It's like kitchen stool. Kitchen, tak? I stołek kuchenny, dokładnie. To jest mały stołek kuchenny. Teraz wiemy. Small kitchen stool. Tak. Mam duży i wygodny stołek w kuchni. I have a big and comfortable stool in the kitchen. Dobrze, super. Brakuje mi stołka. I'm kind of missing a stool. Tak, bo brakuje to, że tu lack something, tak? Że nie mam. Well, sprzedałaś. Albo nie kupiłam, bo nie miałam pieniędzy. Wszystko mam, mam lodówkę, mam mikrofalówkę, mam stół. Postawaj, ale kiedy ja twoje śniadanie, tak? Nie tak, możesz muszę siedzieć. Stać, muszę stać, nie mogę siedzieć, brakuje mi stołka, muszę kupić. A co, chcesz mi kupić? Na pewno. To poproszę duży i wygodny stołek. I teraz uwaga, pod, under. Pod stołkiem leży kot. Albo pod stołkiem leży kot. Dobrze. I co robię? Ja siedzę na stołku. Siedzę. Tak, stołek jest do siedzenia. Nie stoimy, nie leżymy, tylko siedzimy. Dlatego stołek musi być wygodny, musi być komfortowy, musi być fajny, ładny. Dlatego to jest ważna rzecz, ważny mebel w każdej kuchni. Masz stołek, Roy? Mam trzy na kuchni. I musisz, uwaga, bo czasami
kiedy nie pamiętasz i jesteś leży back, bo nie ma ten plecy, tak? A, i tak, może tak. upada do Możesz podłogi. upaść na podłogę. Bo ty jesteś przyzwyczajony. Lepiej nie pij alkohol na stołek, tak? Nie siedź na stołku, nie pij alkoholu, bo możesz spaść. Także mamy dwa słowa, stolik kontra stołek. Teraz już wiemy, jaka jest różnica między stolikiem i stołkiem. Najlepiej mieć i stolik, i stołek. Mamy nadzieję, że nie brakuje Wam ani stolika, ani stołka. No i czekamy na Wasze komentarze. Trzymajcie się, do następnego razu. Dziękujemy bardzo za lekcję. Dziękuję bardzo, Kamila. Dziękuję. So you can get lessons from Kamila and her team, polonaswitch.com, and they can be anywhere in the world because they can do it on Skype. And you'll find their episodes on learnpolishpodcast.com or on BitChute and YouTube. You'll find the links in the podcast description. And as I mentioned, we have a donation button as well if you'd like to buy Kamila a nice cup of coffee or tea and me as well. Until next week, dziękuję bardzo. Dziękuję.